pisania strategii. Myślę, że jeszcze szczegóły do pana Jana. Proszę bardzo. Proszę, ja wam rozdam tą kartę i króciutko wyjrzeliście na stronę. To powinno być 16, na każdego powinno wystarczyć. Generalnie moja obecność dzisiaj jest spowodowana tym, że pomijając na chwilę obecną nazwę lokalnej grupy działania, w jakiej gmina Wojnicz będzie funkcjonować w tej nowej perspektywie 2016-2020, to o tyle dla każdego, kto będzie po prostu rozmawiał o budżecie lokalnej grupy działania, potencjalne partnerstwie przyszłych, że tak powiem, gmin, z którymi przyjdzie współpracować każdej z linii członkowskiej lokalnej grupy działania gmina Biała, czyli spośród tych czterech gmin, które chcę na Wojnicz Zatliczy. To bardzo istotną kwestią jest przygotowanie takiej karty potencjalnych projektów, które byłyby możliwe do realizacji w latach 2014-2020. Dlaczego? Dlatego, że odchodzi się już obecnie od tego podziału finansów na tą przyszłą perspektywę w przeliczeniu na mieszkańca na rzecz jakości projektów, które będą zgłaszane do nowej strategii rozwoju. 5% lokalnych grup działania może nie zostać wybranych. W tej nowej perspektywie, tak są przymiarki Ministerstwa Rolnictwa, to już tak jak mówiliśmy o spotkaniu z prezesem, już tutaj byliśmy. Niemniej jednak na chwilę obecną, no, mimo że półtora roku już, że tak powiem, prosimy, nie mamy praktycznie nic na poziomie samorządów, czyli gmin, na bazie czego można by było przystąpić do tworzenia nowej strategii rozwoju. W maju Urząd Marszałkowski ma ogłosić nabór wniosków. To jest już taka data pewniejsza na ten okres przejściowy i rozpocznie się pisanie tej nowej strategii. Do czerwca każda lokalna grupa działania razem z ostatnim wnioskiem o płatność ma przedłożyć plan rozwoju obszaru, czyli już taki pierwszy schemat tej lokalnej strategii rozwoju. Zaś w listopadzie ma być ogłoszony konkurs dla lokalnych grup działania, wybór i wybór do finansowania w przyszłej perspektywie. Zanim się złoży ten wniosek, trzeba będzie też uzyskać wiele opinii, zgód od różnych instytucji, m.in. Wydziału Ochrony Środowiska, Lasów. Chodzi o to, czy projekty zgłaszane do strategii są zgodne z na przykład z Naturą 2000 czy z innymi aktami i wymogami obowiązującym w naszym kraju czy w skali województwa małopolskiego. Pomysły powinny być zgodne ze strategią rozwoju gminy Wojnicz, powiatu i województwa. I tak jak powiedziałem, na chwilę obecną jako LGD nie mamy praktycznie żadnych informacji, co można by było ująć z tych dużych projektów w przyszłej perspektywie finansowej. Brak tych dokumentów skutkuje tym, że wójt gminy Pleśna i trzech pozostałych burmistrzów w rozmowie o podziale tych środków finansowych pomiędzy gminy w ramach LGD, czy w takim kształcie będzie LGD, czy będzie innym, sprawia, że oni mówią tylko o pieniądzach, no, wirtualnych. Ponieważ, jak powiedziałem, nie dzielimy pieniędzy na mieszkańca, dzielimy pieniądze na jakość strategii, czyli na innowacyjność, na atrakcyjność projektów, które zostaną zgłoszone do lokalnej strategii rozwoju, a następnie na bazie których strategia będzie po prostu budowana. Czyli jednym słowem, w przypadku gminy Wojnicz, burmistrzowi i nam tutaj jako LGD są potrzebne Państwa pomysły, co byście zgłaszali do programu LIDER na tą przyszłą perspektywę finansową, żeby po prostu zacząć te prace, po pierwsze zacząć mieć w ogóle o czym rozmawiać na poziomie strategii, a druga rzecz, żeby rozeznać jakieś rozeznanie środków finansowych, jakie by gminie Wojnicz mogły przypaść. I oczywiście te projekty, które by się Państwo zebrali, przekazujecie, bo tak myślę, że tak będzie najlepiej pewnie nie zrobić, do wójta, burmistrza, celem dokonania odpowiedniej ich analizy pod kątem zgodności ze strategią rozwoju gminy, a także możliwości finansowych gminy. Z tego, co też mogę powiedzieć, nie ujęcie poszczególnych projektów na tym etapie, czyli na etapie pisania strategii, może skutkować tym, że nie będzie możliwe złożenie wniosku na daną inwestycję w terminie późniejszym, czyli nie będzie możliwości do pisania nowych projektów. Jak też Państwo wiecie, środki na MRPO mają być o połowę mniejsze, czyli te liderze, mimo że nie są tak duże jak po prostu tej osi trzeciej, no niemniej jednak dają też możliwość realizacji poszczególnych projektów. I to, o co byśmy prosili, żebyście po prostu zgłaszali, no to jeśli chodzi o te inwestycje, no ogólnie tak jak mówiłem, około 12,5 miliona wychodzi na lokalną grupę działania. Przy tym podziale środków, które zostały zapisane na oś LIDER i uwzględnieniu tych 256 lokalnych grup działania, które mają być wybrane, to jest 12,5 miliona na LGD. Przy czym mogą to być większe środki, jeżeli będzie strategia fajna, to po prostu będzie punktowo zwiększało dostępność kwoty. I z takiego programu, który ja dzisiaj tutaj zostawię, jeżeli będziecie zainteresowani, no to na poziomie urzędu też będziecie mieć do niego wgląd.
W ramach lokalnej strategii rozwoju maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalana przez LGD. Do 2 milionów złotych na beneficjenta na infrastrukturę techniczną. Czyli beneficjent jako gmina Wojnicz może w tej puli skorzystać z 2 milionów. Na miejscowość macie do dyspozycji 500 tysięcy złotych. Czyli tu byśmy mówili o tych projektach, czyli tak jak była teraz odnowa i rozwój wsi, 500 tysięcy złotych na miejscowość, jak obowiązywało do chwili obecnej. Czyli możecie zrobić jeden projekt na 500 tysięcy, możecie zrobić 10 projektów po 50 tysięcy złotych, w zależności od po prostu własnego uznania. Poza tymi jeszcze takimi, że tak powiem, istotniejszymi rzeczami, czyli tymi dużymi projektami, chciałbym też, żebyście się Państwo zastanowili nad projektami parasolowymi. Lokalna grupa działania będzie miała dostępną pewną pulę środków, no mówi się tutaj o kwocie 400 tysięcy złotych. Będzie to polegało na tym, że mamy wspierać no, te mniej formalne stowarzyszenia, podmioty działające na terenie lokalnej grupy działania. Polega to jednym słowem na tym, że LGD dostaje pieniądze, 400 tysięcy złotych do własnej dyspozycji, ale musimy wiedzieć, na co je chcemy wydać. Czyli potrzebujemy pomysłu, przychodzi jakaś na przykład koło gospodyń wiejskich, które nie ma formy prawnej, albo jest jakieś inne drobne stowarzyszenie, które nie ma tych mocy przerobowych. Oni do nas zgłaszają pomysły, LGD to wybiera do realizacji i następnie my jesteśmy, że tak powiem, płatnikiem, operatorem papierowym całego tego przedsięwzięcia. Beneficjent jest odpowiedzialny za realizację stricte tego w terenie. Czyli on nie ma kontaktu z Urzędem Marszałkowskim, ma kontakt jedynie z lokalną grupą działania, a LGD jest odpowiedzialna za dokumentację i płatności i odpowiednie zaksięgowanie tych pieniędzy. Czyli w ramach tej nowej perspektywy też będzie taka kwota około 400 tysięcy złotych na te projekty parasolowe, gdzie te podmioty mniejsze z terenu każdej gminy będą mogły do nas zgłosić projekt. My go obsłużymy finansowo i papierologicznie, a te osoby będą odpowiedzialne za wdrożenie tego w terenie. Kontrolę będzie przeprowadzało LGD, zaś LGD będzie kontrolowany przez Urząd Marszałkowski. Proszę. 400 tysięcy na parasolowe na wszystkie gminy, czy? Tutaj jest mowa, bo to są, teraz dopiero te dane, że tak powiem, bardzo dokładnie wpływają. Jest mowa, że maksimum 40% budżetu lokalnej strategii rozwoju w ramach kosztów przewidzianych na działanie animacje i koszty bieżące. Operacja parasolowa o wartości maksymalnej 400 tysięcy złotych składa się z szeregu komplementarnych mikroprojektów o całkowitej wartości nieprzekraczającej 50 tysięcy na jeden mikroprojekt, realizowany przez podmioty działające na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju. Poza koniecznością poddania się ewentualnej kontroli, realizator mikroprojektu nie ma styczności z podmiotem wdrażającym, a jedynie z lokalną grupą działania. LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu parasolowego. Nie więcej niż 20% budżetu danej OP dla jednostek sektora finansów publicznych. I mikroprojekty mogą być realizowane przez sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, na przykład koła gospodyń wiejskich, na zasadzie użyczenia osobowości prawnej. Czyli my im dajemy osobowość prawną, mocują te pieniądze i mogą po prostu złożyć. Ale to jest, że tak powiem, na pobocznie, żebyście mieli świadomość, bo w każdej gminie to po prostu może wypłynąć. Jeżeli macie takie grupy nieformalne, które nie są w stanie pozyskać tych środków, te 400 tysięcy na LGD będzie do dyspozycji. Ja przypuszczam, że w zależności od tego, która gmina się dobrze przygotuje i pozbawi tych projektów, no to ten będzie mógł wziąć więcej. Bo jeżeli z danej gminy nie spłyną pomysły, to w tej strategii każda LGD tego nie ujmie. Jednak wracam jeszcze do tego pierwszego pomysłu, czyli ta duża część strategii, czyli 2 miliony na beneficjenta, tyle macie jako gmina Wojnicz w tej przyszłej perspektywie do wykorzystania i 500 tysięcy na miejscowość. Gminny Ośrodek Kultury też był uprawniony do aplikowania, czyli... Przepraszam, Gorzec. Czyli Gminny Ośrodek Kultury też tak, składany... Do tej pory w ramach odnowy wsi beneficjentem mogła być gmina, ale mógł być również Gminny Ośrodek Kultury. Czyli ten limit się zwiększał. Były dwie drogi dostępu. Tak. Pozostały jeszcze stowarzyszenia, które miały status organizacji pożytku publicznego i pozostały kościoły i związki wyznaniowe. Ale tutaj w tym momencie, do tej pory nie mieliśmy limitu na jednego beneficjenta, czyli beneficjent mógł brać dużo, czyli na przykład gmina Ciężkowice tak przerabiała, duże kwoty były dla nich dostępne. Ograniczeniem jedynym była pula na miejscowość, 500 tysięcy złotych na miejscowość. Czyli jeżeli na przykład GOK złożył wniosek na remont świetlicy, dostał 100 tysięcy, no to gmina miała tylko 400 tysięcy jeszcze do wykorzystania w danej miejscowości. Jeżeli kościół dostał, no to było to pomniejszane o tą pulę.
Czyli macie środki przypisane ogólnie jako na gminę, plus przykładowo GOG mógłby być drugim beneficjentem, ale 500 tysięcy złotych na jedną miejscowość. To was trzyma. Jest prośba o zgłaszanie tych dużych projektów, żeby po prostu tego nie przespać, bo prace nad strategią. Z jednej strony, jak Państwo no wiecie, są konflikty teraz na poziomie gmin, kto z kim, jak w tej przyszłej perspektywie ma jak to ma wyglądać. 9 lokalnych grup działania w Małopolsce dobrowolnie się likwiduje z racji na tego, że nie spełniały wymogów rozporządzenia, czyli minimum 2 gminy i minimum 30 tysięcy mieszkańców. Więc na poziomie GIEDów próbowaliśmy to zrobić w ten sposób, że te gminy się miały poprzyłączać do istniejących już lokalnych grup działania lub też stworzyć większe, ale stało się też inaczej, że no coraz częściej słychać, że ktoś chce wystąpić, ktoś chce przejść do kogoś innego, ktoś chce zmienić, że tak powiem, swój obszar działania. Więc z jednej strony są te ruchy, ale z drugiej strony mamy czas, który nagli i każdy wójt, burmistrz potrzebuje informacji w zakresie projektów, jakie są do realizacji na swoim terenie, żeby to móc zmierzyć z możliwościami finansowymi, ze strategią rozwoju gminy i żeby po prostu rozmawiać o podziale tych środków finansowych. Nie, pan Jan Rozdor, to na pewno chodzi o to, żeby zebrać pomysły, a my się zbierzemy, bo będziemy wtedy wiedzieli, na co nas stać, jakie mamy priorytety, bo jeżeli tu ktoś napisze przykładowo remont boiska sportowego czy coś, a na sport prawdopodobnie nie będzie pieniędzy. Ja już Państwu przeczytam, co będzie. Coś słyszę, że nie będzie, a to szkoda, znaczy, bo nie. Może powiem w ten sposób, tak jak było boisko na Dąbrówce Szczepanowskiej budowane. Myśmy to zrobili jako infrastruktura turystyczna. Czyli na zasadzie no, troszeczkę inne, że tak powiem, nie wprost. Można, boisko może być zarówno na potrzeby sportowe, ale może też służyć rozwoju infrastruktury sportowej, turystycznej, na potrzeby turystów. Proszę Państwa, ja Wam powiem. Rodzaj operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju, zakres wsparcia, czyli w programie LIDER. Rozwój produktów lokalnych, to jest szeroko rozumiane, czyli na potrzeby tego możecie też, przypuszczam, budować różne izby, miejsca wytwarzania, miejsca kultywowania tych produktów lokalnych. Przez produkt lokalny rozumiemy nie tylko żywność, ale też i wyroby rynkodzielnicze, ginące zawody, to co jest związane z danym terenem, wytwarzany w sposób niemasowy, z produktów lokalnie dostępnych. Rynki zbytu z wyłączeniem targowisk. Zachowanie dziedzictwa lokalnego, czyli znowu jest bardzo szerokie pole, że tak powiem, do popisu, co może być dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Zapliczyn budował to w ramach infrastruktury rekreacyjnej, czyli nie tylko sport, tylko jako rekreacja. Technicznej, w tym zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Ale to nie jest tak, że to będzie ogólnodostępne z tych informacji, które my mamy w momencie, kiedy przypuszczam, jak to może być, bo jeszcze tych pełnych danych nie ma, ale jeżeli budowa czegoś jest nieuzasadniona, tak jak na przykład było w kanalizacji, że minimalny ten poziom miał wynieść, żeby ileś tam zagęszczenia, żeby wniosek po prostu dostał dofinansowanie, to z tego, co zawsze w liderze było, domniemam, że tutaj chodzi o tak zwane sytuacje, kiedy ktoś może zostać wykluczony, żeby mu po prostu w jakiś sposób pomóc. No i oczywiście beneficjentami, no tutaj ja chciałem mówić o gminie, ale poza tym możecie też w teren rzucić hasło. Są też kółka rolnicze, stowarzyszenia, fundacje jako organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. Straże? Proszę, straże tak, bo straże korzystają, bo są stowarzyszeniami zarejestrowane. Proszę. Działalność edukacyjna nie wchodzi w pracę. Ewakuacja. Ale stowarzyszenie może jakieś. Edukacja nie wchodzi w grę. Remonty szkół, które są założenia, to jest działalność edukacyjna, to nie jest formą lidera. Panie kierowniku, jeszcze jest jedno istotne pytanie. Jeżeli już taki grupa nieformalnych, LGD, to mając, będzie przypatrywała różne takie projekty, które gdzieś wpłyną do Was, co Wy potrzebujecie od takich grup nieformalnych? Potrzebujemy tylko pomysł. Tylko pomysł, czy tam z żadnych środków własnych zabezpieczenia, jeśli chodzi o... Tak, my robimy, my od Państwa potrzebujemy tylko pomysł, co chcecie w ramach tej grupy nieformalnej pod naszym parasolem, pod naszą opieką z tych pieniędzy, które my będziemy mieć dostępne, żeby co Wam sfinansować, czyli my finansujemy, a Wy to wykonujecie technicznie. Czy nie ma tam określonego czasu, okres działalności, czy na pewno nie ma coś takiego,
Więc jeśli chodzi o te projekty parasolowe, potrzebujemy tylko i wyłącznie wasze pomysły, co chcecie robić. Czy można jakieś wcześniej rozdane, bo będzie one różne skrawy. Były takie, ja ostatnio zdobyliśmy takie zielone. Mogę panu tego zachować, bo wódu na jedz biała P. Bo nie chciałem zjeść tego zawsze. 608. Telefon 608, moja komórka, 42. 46 60 albo do nas do biura stacjonarny 14 665 37 37 adres strony dunajec@miała.pl. Tylko że to państwo się wszystko nie rozdzieli. Spójrzmy strategię. Bo to też tam zostali za jakiś projekt. Może właśnie, bo panie burmistrzu, tu jest pytanie o termin. Proszę. Właśnie o termin. Chciałabym zapytać, do kiedy mamy zostawić panu te projekty. To znaczy, proszę państwa, to nie chodzi o mnie w tym momencie. Więc ja może bardziej powiem technicznie. Burmistrz, rozmawiając z pozostałymi burmistrzami o podziale tych środków finansowych w ramach tej przyszłej lokalnej grupy działania, która będzie funkcjonowała, potrzebuje wiedzieć, jakie są zdolności gminy i co ewentualnie w gminie można robić. Jakie projekty wybrać do realizacji w ramach lidera, zderzyć na poziomie urzędu z tym, czy to jest zgodne z lokalną strategią rozwoju, czy nie narusza natury 2000, bo dalej będziemy to opiniować. Czyli ja uważam, że te projekty przekazujecie do gminy, gmina robi wstępnie tą analizę, kosztorysuje to i burmistrz wtedy ma narzędzie do rozmowy, ja jestem w stanie wziąć na takie i takie projekty tyle i tyle. I mówimy, proszę państwa, już o konkretnym kształcie strategii, a nie tak jak teraz, ja bym wziął tyle, ale nikt nie wie na co i jak, podczas gdy oceniane będą fizyczne projekty. Nie liczba ludzi i kwota, którą byśmy chcieli wziąć, a konkretne przedsięwzięcia, które będą ujęte w lokalnej strategii rozwoju. Czyli tutaj, że tak powiem, no to kiedy gmina by chciała ze strony państwa to dostać, to jest jedna rzecz. Natomiast lokalna grupa działania, tak jak wam powiedziałem, w maju składamy wniosek na ten okres przejściowy, przygotowanie strategii. Do czerwca, 30 czerwca mamy termin, kiedy składamy ostatni wniosek o płatność. To jest nie do przesunięcia. I wraz z tym wnioskiem o płatność każda LGD ma obowiązek złożyć plan rozwoju obszaru, czyli wstępny zarys lokalnej strategii rozwoju. W listopadzie jest ogłoszony nabór już gotowych strategii i składamy gotowe strategie do wyboru, w których będą ujęte te wszystkie projekty na lata 2014-2020. I jeszcze one wcześniej, strategia wcześniej jeszcze uzyska pozytywną opinię, no nie wiem jak się nazywa ta instytucja od lasów i Wydziału Ochrony Środowiska w skali województwa, że te projekty zgłoszone i rekomendowane przez poszczególnych beneficjentów nie naruszają natury 2000 i innych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska i tak dalej. Pani sekretarz. To ja właśnie chciałam dwa zdania jeszcze powiedzieć o strategii naszej, może państwu. Ale my pisaliśmy rok temu. Ale właśnie na ten temat chciałam powiedzieć. Więc ponieważ w ubiegłym roku w ramach projektu finansowanego z Unii Europejskiej Nowoczesne Zarządzanie Publiczne przy udziale misji robiliśmy strategię rozwoju gminy Wojnicz na lata 2014-2020. I ta strategia została na sesji w lutym ubiegłego roku przyjęta, to jest już strategia, która jest spójna ze strategią wojewódzką i strategią powiatu. I są tam zadania zapisane. Ta strategia ma 96 stron i między innymi jest tam również zapisane, że co roku jako Urząd Miejski mamy obowiązek raportować państwu analizy wskaźnikowe realizacji celów strategii do końca pierwszego kwartału. Niestety akurat tak się stało, że tutaj osoby, które tym się miały zajmować, no w tym momencie tam zostały przesunięte do innych wydziałów, będziemy musieli się zastanowić nad tym, jak to będziemy robić. Natomiast tutaj już wstępnie rozmawiałam z panem burmistrzem, że na koniec marca chcielibyśmy tą strategię państwu może nie tyle raportować, co przynajmniej przedstawić państwu na jakimś posiedzeniu całość tej strategii, żebyście państwo wiedzieli, jakie są w poszczególnych obszarach działania zaplanowane. Ponieważ państwo macie również możliwość ewentualnie zmieniać jakieś zapisy w strategii, jeżeli uznalibyście, że
No, te zapisy, które przyjęła już poprzednia rada, może niekoniecznie są tymi zadaniami, które Państwo byście chcieli realizować, prawda? Więc ta strategia ma podlegać ewaluacji i aktualizacji. No i tu jest nawet właśnie zapisane, że przewodniczący Rady na wniosek burmistrza może zwołać dodatkowe posiedzenie ewaluacyjne, aktualizujące. No i po prostu byśmy to musieli, tą strategię naszą też omówić, żebyście Państwo też wiedzieli, w których kierunkach były pisane te zadania i ewentualnie w których kierunkach można by się zastanowić nad zgłoszeniem tych wniosków do tej strategii z kolei już. Panie, takie pytanie do Pana, myślę, że tutaj kolega Robert, ale tak teraz finanse. O te projekty parasolowe, no ile trzeba mieć tego wkładu własnego? Zero. Proszę Państwa, projekty parasolowe polegają na tym, że grupa nieformalna, która nie ma środków, nie ma nic, zgłasza do LGD do realizacji pewne przedsięwzięcie, a LGD bierze to na siebie. Wkłada to w tą pulę dostępnych, mówimy teraz na przykład tych 400 tysięcy złotych, przy czym jeden mikroprojekt może mieć maksimum 50 tysięcy wartość. I my to, że tak powiem, realizujemy pod kątem papierowo-finansowym. Czyli płacimy faktury, księgujemy, księgowy nam to rozlicza, przygotowuje do rozliczenia się z Urzędem Marszałkowskim. I płacimy wykonawcy, ale wy w terenie robicie tą pracę związaną. Czyli nie wiem, chcecie oczyścić boisko, to my kupujemy worki na śmieci, płacimy za wywóz śmieci, ale wy się włączacie i pomagacie zbierać na przykład te śmieci. Tak. Czyli my pokrywamy koszty, a... Bez lokalnej grupy, nie? My pokrywamy... Czyli na przykład, czyli praca na przykład, to już na chwilę obecną nie ma jakichś ograniczeń, to jest Państwa kreatywność, tylko ja chciałam, żebyście mieli świadomość, bo w każdej gminie to po prostu będziemy mówić i ten przyszły, że tak powiem, układ no, LGD będzie decydował o wybraniu pewnych rzeczy, między innymi tych dużych projektów, ale też i czegoś takiego jak projekty parasolowe, czego będzie 400 tysięcy złotych. Strategia będzie na pewno przedkładana na sesji Rady Gminy, czyli będzie w niej zawarte to, co na tym etapie dzisiaj sami, że tak Państwo, że tak powiem, Państwo zgłosicie i powiecie w terenie, czy się ktoś pozgłasza. Bo jeżeli się jakaś drobna organizacja nie zgłosi z tym pomysłem, cokolwiek by to nie było, no to na pewno nie zostanie tu ujęte w tej nowej strategii, nie będzie finansowania. Jeszcze jedna tylko uwaga, tak jak do tej pory, poza tymi środkami przeznaczonymi na nabory, gdzie mówiliśmy o tych 500 tysięcy na miejscowość, 2 miliony na beneficjenta, i poza parasolowymi, to co wcześniej było, to było około kwota 333 tysiące złotych na działanie, nabywanie umiejętności i aktywizacja. W ramach tych środków finansowaliśmy różne konkursy, gdzie na przykład koło gospodyń z Ciężkowic poprosiło nas, żebyśmy się włączyli z nimi w organizację konkursu koło gospodyń na szóstkę. Zapłaciliśmy za nagrody, 2000 zł, ufundowaliśmy im nagrody do tego konkursu. Była też możliwość finansowania różnych spotkań informacyjnych, czyli na przykład też możemy zapisać w tych pieniądzach przeznaczonych na tą, że tak powiem, jak to się tu fachowo nazywa, koszty szkolenia związane z kształtowaniem wizerunku, finansowe związane z tworzeniem sieci kontaktów i prowadzenia procesu aktywizacji, też jest możliwe zyskanie jakichś środków. Też finansowaliśmy imprezy duże, na przykład były koszty ponoszone rzędu 5 tysięcy złotych, 10, w zależności jak to na zarządzie zostało podzielone na poszczególne gminy. Więc, bo strategia to nie jest jeden dokument, czyli najważniejsze to jest ta lwia część, ile pieniędzy jako gmina dostaniecie z tych pieniędzy przewidzianych na największe nam nabory z odnowy wsi. Ale miejcie też na uwadze, że jest coś takie jak projekty parasolowe, czy też LGD ma do dyspozycji kwotę na tą promocję szeroko rozumianą, gdzie może też jakieś tam 1000, 2, 3, 4 przeznaczyć sobie, że na przykład robimy jakąś imprezę promocyjną LGD wśród mieszkańców, na przykład na terenie sołectwa, albo jakąś inną formę wsparcia, na przykład robimy konkurs i finansujemy nagrodę. To już jest wszystko my płacimy i my bierzemy. Ale czy my się możemy sami, czy przez burmistrza? Proszę Państwa, najpierw trzeba to, że tak powiem, przemyśleć i te projekty mniejsze zgłaszacie do samej LGD. Właśnie. A jakie by były kryteria, żeby były jasne i czytelne? My możemy jako radni. Nie wymagało to takiej subiektywnej oceny. Więc proszę Państwa, jeśli...
Już od razu mówię, jeśli chodzi o projekty duże, to na pewno to będzie na poziomie gmin, włodarzy, jak oni ustalą możliwość absorpcji tych środków. Żeby to nie był koncert życzeń, że teraz coś zostanie zgłoszone, a w 2020 się okaże, no przepraszam, chcieliśmy, ale nie daliśmy rady. Czyli trzeba to ocenić realnie, bo strategię na końcu trzeba też rozliczyć, trzeba o tym pamiętać. Czyli gmina musi oszacować. Natomiast drobne rzeczy, takie jak projekty pasolowe, no to myślę, że na poziomie gminy się sobie, ja bym wolał, żeby to podzielić te pieniądze na poziomie każdej gminy, żeby nie było zgrzytów, tak jak to było z Odnową Wsi, każdy dostał sprawiedliwie w miarę możliwości ile. Czyli mamy te 400 tysięcy, jeżeli to by były 4 gminy, dzielimy na przykład na 100 tysięcy i Państwo sobie, że tak powiem, wskazujecie, co widzicie, co by było fajnego. Na 4 gminy, bo mamy, w chwili obecnej mamy 4 gminy w LGD, czyli na przykład 4 tysiące dzielimy po 100 tysięcy na każdą gminę. I na tym poziomie wy deklarujecie, jakie te mikroprojekty ze swojego terenu widzicie, które byście chcieli, żeby były zawarte w ramach strategii rozwoju i finansowane przez LGD. Ale poza tym jeszcze zostają te pieniądze przewidziane na LGD w puli własnej, bo to są też nie na nabory, ale LGD dysponuje tym samodzielnie, na te działania związane z aktywizowaniem społeczności lokalnej, czyli organizowanie imprez lokalnych, organizowanie jakichś konkursów, gdzie finansujemy nagrody, robienie różnych materiałów promocyjnych, jak na przykład miejscowości tematycznej i tak dalej. Z tym możecie się do LGD zgłosić sami, żebyśmy na przykład wiedzieli, co Państwa interesuje. Ale to są drobne kwoty, to nie są te strategiczne z punktu widzenia. Od 2 do 5 tysięcy. Czyli 10 czasami. To się zgłosiło. Tylko to też chcielibyśmy podzielić po prostu sprawiedliwie, no jeżeli. Tak uważam, że tak jest wtedy najlepiej między te cztery gminy. I tutaj o tych pieniędzy możemy się znać te cztery. Ja mam dzisiaj z 2015-2020, bo strategię tworzy się raz. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to mamy praktycznie tylko od nich zgłoszenia, co chcą wziąć w tej przyszłej perspektywie. Jest to około już 35 projektów. Nie, proszę Państwa, nie. Jeżeli macie stowarzyszenie, bo teraz tak powiem, odbijamy od tego, co ja dzisiaj przyjechałem, czyli bo najważniejsze to jest pieniądze dla gminy, ile będziemy mieć jako gmina na te duże projekty. Natomiast jako stowarzyszenie, jeżeli macie stowarzyszenia, które mają formę prawną, też proszę zgłaszać, to już nie potrzeba gminy angażować, tylko na poziomie LGD, czy później, w zależności chyba, żeby się z LGD coś zmieniło, to wtedy na poziomie wójta, żeby pasował wam też swoje projekty w nowym układzie współpracy, ale wystarczy, że zgłosicie to do naszego biura, żebyśmy po prostu ujęli z małych projektów, co chcecie robić, czyli o tą przejrzystość chodzi, żeby nie było sytuacji takiej, że są ogólne projekty, a później mamy koncert życzeń, różne osoby składają i dobieramy. I oceniamy projekty. Czyli chodzi bardziej o to, żeby teraz się odpowiedni wnioskodawcy pozgłaszali, sprecyzują swoje projekty, one zostaną zawarte w lokalnej strategii rozwoju, czyli każdy projekt będzie przypisany, że tak powiem, do beneficjenta, ja to osobiście tak widzę. Każdy dzień na dzień dzisiejszy ma możliwość skorzystania z tych środków, każdy może zgłosić projekt. Zapisujemy ten projekt, ogłaszamy nabór i ten beneficjent składa po prostu wniosek, żeby te pieniądze wziąć. Ale to są małe projekty. Małe projekty były do 50 tysięcy na podmiot. 80% dofinansowania, 20% trzeba było mieć własne. Natomiast to, co ja wam mówiłem, projekty parasolowe plus środki w ramach nabywania umiejętności aktywizacji, to są pieniądze, które LGD ma sama i nie przeznacza je na żadne nabory. W projektach parasolowych zgłaszacie tylko pomysł, my to finansujemy, w nabywaniu umiejętności aktywizacją zgłaszacie nam pomysł, co byście chcieli, jak aktywizować lokalną społeczność w ramach tych środków, które mamy do dyspozycji. To już do lokalnej grupy działania. To już do LGD, dokładnie. Nie, ani w projektach parasolowych, ani w tych projektach, które byśmy wspólnie robili, czyli na zasadzie takiej LGD właśnie aktywizujemy lokalną społeczność do działania, czyli robimy wspólnie konkurs, jakąś imprezę, piknik rodzinny, coś w tym stylu. Ja zostawiam 3 egzemplarze tego, co na dzień dzisiejszy mamy. To może pani sekretarz ona to skieruje na sesję. Ale ja też dzisiaj umieszczę to na naszej stronie, także będzie. Karta. Pytanie zasadnicze do pana burmistrza. Jak zorganizuje to spotkanie tam, żebyśmy mogli przedstawić swoje projekty, żebyśmy mogli się porozumieć co do kwestii jakiegokolwiek finansowania, zweryfikować z tym rejestratem.